dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie prezesie, po co Panom słowna utarczka Panu i Panu Marszałkowi województwa na temat przepisów antysmogowych? Ale ja nie realizowałem żadnej utarczki słownej. No trwa jakieś napięcie, pan coś mówi, że zobaczymy jak pan marszałek będzie dzielnie egzekwował przepisy, marszałek mówi, żeby pan był prezesem, pozostał prezesem PGG, a nie byłym radnym PiS. Ja, najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że obaj właściwie zgadzacie się co do generalnej zasady u podstaw uchwały antysmogowej, bo przecież PGG deklarowała, że będzie współpracować w tej materii, nagle powstało jakieś napięcie. Panie redaktorze, po kolei. Po pierwsze, przypomnijmy, że Polska Grupa Górnicza to ponad 100 tysięcy zatrudnionych ludzi na obszarze głównie Górnego Śląska. Ponad 5 miliardów różnego rodzaju zobowiązań realizowanych do naszych dostawców. Ponad 4 miliardy zobowiązań pracowniczych i kilkaset milionów, czy nawet ponad miliard zobowiązań podatkowych. To jest 10 miliardów złotych. Czy zna pan drugi taki podmiot na Śląsku? Jeśli nie, to jest gospodarcze serce Śląska. Gospodarcze serce, bo pompuje 10 miliardów rok w rok. Uchwały antysmogowe oczywiście, że są konieczne i co do mułów i flotokoncentratów nie ma żadnego sporu. No to na konferencji w KPRM-ie na początku tego roku zapowiedzieliśmy, że je wycofamy. Nie tylko no na właśnie obszarze Górnego Śląska czy Małopolski, ale na terenie całego kraju. Zrobiliśmy to do końca sierpnia. Więc wywiązaliśmy się z tego. Sprawa smogowa nie jest sprawą nową, bo występuje już od kilkudziesięciu lat, a polityka klimatyczna od kilku czy kilkunastu lat w bardzo ostrej formie. I teraz ani w 2010, ani 2011, ani na 2012 władze samorządowe nie usuwały tych produktów z obiegu. Usunęły je wtedy, kiedy doszło do rozpoczęcia procesu restrukturyzacyjnego chroniącego górnictwo. Polityka wszystko, a nie czyste powietrze? Ja pokazuję tylko daty. A w 2010, 11, 12, 2000 to był okres, kiedy kompania węglowa była w dobrej kondycji finansowej i można było przeprowadzać tego typu procesy. Zrobiono to w momencie, kiedy doszło do kiedy rozpoczęto w spółce bardzo trudny proces restrukturyzacyjny, żeby to serce gospodarcze Górnego Śląska zachować. I teraz wracając. Muły i flotokoncentraty nie budzą żadnej naszej wątpliwości. Zostało to zrobione w pełnej zgodzie. Wiemy to od miesięcy. Chodzi o miały i węgle grube wysokiej jakości. 2 miliony ton naszego produktu. I ja jako prezes przedsiębiorstwa Polskiej Grupy Górniczej mam obowiązek chronić tą firmę i mam obowiązek ją reprezentować. Do nas trafiają różne akty prawne i pochodzenia rządowego, różnego rodzaju ministerialnego i samorządowego. Sęk w tym, że jeżeli ktoś do konsultacji wysyła tam nam dokument ze szczebla rządowego, to nasze uwagi w części w całości są uwzględniane. W przypadku samorządu nie. Nie uwzględniono waszych uwag. I to jest kłopot. I w tym tkwi problem. Tutaj nie uwzględniono waszych uwag, tak? Proszę pana, no nie uwzględniono, bo wycofano również dobre jakościowo węgle miały i węgle grube. Więc ja nie chcę wchodzić w obszar polityczny, bo on do mnie nie należy, ale zwracam uwagę na fakt odpowiedniego działania w stosunku do przedsiębiorstwa, a ja jestem zobowiązany do tego, żeby to przedsiębiorstwo bronić i chronić najdalej jak to możliwe. Panie prezesie, teraz o złowrogich plotkach. Czy PGG może zostać podzielona pomiędzy koncerny energetyczne? Wypowiedział się na ten temat minister Krzysztof Tchórzewski, to po pierwsze, a po drugie... Mało przekonująco, mam wrażenie. Ale to jest prawo udziałowców, to nie jest pytanie do mnie, ich święte prawo... I to wiemy, że jest to prawo udziałowców, ale związkowcy już mówią dzisiaj, że ten temat jest dyskutowany, nie tylko mają prawo, ale też dyskutują na ten temat udziałowcy PGG. Nie jestem odpowiednim adresatem do tej odpowiedzi. To są udziałowcy, to jest ich prawo, to spółka, w której oni mają udział. A co pan sądzi w ogóle o takim pomyśle? Jeszcze raz, to jest prawo udziałowców. To jest prawo tych, którzy zainwestowali pieniądze w Polską Grupę Górniczą. Panie prezesie, ile węgla w tym roku wydobędzie PGG? Albo inaczej, ile mniej niż zakładane 32 miliony, bo jakoś pod koniec września mieliście panie te plany weryfikować. Pod koniec września powiedzieliśmy, że określimy się co do tego w połowie października, jak będzie przewidywana produkcja na ten rok. Osiągnęliśmy ten zakładany przez nas poziom już ponad 130 tysięcy ton na dobę. Liczymy na to, że uda się go zachować. Na podstawie od tego, jak mocno nam się uda to zachować albo go przekroczyć, będziemy mogli określić roczną produkcję. Natomiast miejmy na uwadze, że te
ten podmiot, Polska Grupa Górnicza, jest w fazie głębokiej restrukturyzacji, trudnej, technicznej. W związku z powyższym jest naprawdę bardzo wiele niewiadomych, która kompletnie nie zależy ani od nas, ani od dyrektorów. I to te elementy wpływają na to, jaki na koniec będzie wynik. Jest pan w stanie określić procentowo mniej więcej, o jakich rzędach wartości mówimy? Walczymy o to, żeby to było jak najmniejsze odchylenie w stosunku do zakładanego. To jest oczywiste. Czy kopalnie katowickiego holdingu węglowego włączone do PGG wyjdą w tym roku na zero? Trudno nam powiedzieć. Te kopalnie są bardzo trudne. Proces inwestycyjny do tej pory jest zdecydowanie trudniejszy. Milionów strat? Ta strata jest spora. Natomiast teraz tam też nastąpiło uruchomienie nowych ścian. Tam w przypadku Wesołej jest większy wypad węgla grubego, także wyniki tych kopalń powinny pojawić się lepsze. Nie przesądzajmy, ale walczymy o to, żeby strata na części KHW była jak najmniejsza. Czy uda się wyzerować? Jestem ostrożny w takiej ocenie, w takim poglądzie. Co w kontekście, panie prezesie, niezłych wyników całej PGG sądzi pan o roszczeniach związkowców z kopalni ROW, którzy domagają się dzisiaj jednorazowej premii w wysokości 2000 zł? Czy generalnie potwierdza to konieczność jakby dopełnienia tego czwartego filara restrukturyzacji, którym jest układ zbiorowy pracy i motywacyjny system wynagrodzeń, bo to ewidentnie widać, że należy premiować wynikowo te podmioty i te części spółki, które przynoszą dochód, które są trwale dochodowe, trwale generują zysk. To jest jak najlepszy przyczynek i dyskusja do dyskusji na temat układu zbiorowego czyli pracy. Czyli słuszna, to, co się inicjatywa związkowców. No i patrząc na to w tych kategoriach mamy tutaj zbieżne cele. I ten układ zbiorowy, to jak daleko to przyszłość jest, patrząc dzisiaj? Nie chcemy wchodzić jakby w szczegóły, bo one objęte są też tajemnicą. Nie chcemy przenosić tych dyskusji na poziom medialny. Natomiast tak jak umówiliśmy się, chcielibyśmy zakończyć te prace najpóźniej do połowy przyszłego roku, żeby ten podmiot miał nowe, spójne prawo pracy. Spójne prawo pracy i również prawo pracy, które usuwa wszelkiego rodzaju zaburzenia, które w sposób nieprawdziwy pokazują wynagrodzenia górników. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.